Studio Telewizji w Polsce 24 na 33. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Maciej Woźko, a moim i Państwa gościem jest Jego Magnificencja, profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, tradycją stało się już właściwie, że takie formalne otwarcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu stanowi prezentacja corocznego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, raportu, który jest no, wyjątkowym wydawnictwem ekonomicznym na rynku europejskim, bo rzeczywiście od wielu lat, to siódme wydanie, zbiera informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w całej Europie Środkowej i Wschodniej, no i głównie oczywiście też Polski. Wyjątkowość tego raportu, proszę Państwa, polega na tym, że po pierwsze jest on przygotowywany przez wybitnych ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Po drugie, jest to raport wiarygodny, ponieważ opieramy się o dane pochodzące z wiarygodnych źródeł. Po trzecie, przedstawia on zagadnienia gospodarcze, zagadnienia społeczne w sposób kompleksowy, czyli analizujemy sytuację, oceniamy tę sytuację i kończymy rekomendacjami, które mogą być przydatne dla praktyków życia gospodarczego. Również jest to w zasadzie jedyny raport, gdzie jest porównanie Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i jeszcze jeden wyróżnik, że bardzo często odnosimy się do poprzednich lat. W tym raporcie na przykład przedstawiamy pewne trendy zachodzące nawet od roku 2004, więc cieszę się, że po raz siódmy prezentujemy ten raport, bo on stanowi podstawę do dyskusji na wielu panelach odnośnie gospodarki i odnośnie sytuacji społecznej w Polsce. Wyjątkowość tegorocznego raportu polega jeszcze na tym, na co zwracała uwagę pani profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który notabene współtworzył specjalny dodatek do tegorocznego raportu, że to jest raport, który pojawia się w 20-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stąd te podsumowania naturalnie powodują, że możemy przyjrzeć się, jak to było, kiedy doganialiśmy zachód Europy. I z tego raportu jednoznacznie wynika to, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało bardzo dobre podstawy do rozwoju naszej gospodarki. Można rzeczywiście powiedzieć, że dzięki Unii Europejskiej polska gospodarka cały czas się rozwija i cały czas dogania kraje Unii Europejskiej, te, które w Unii są od wielu lat. Ale jak przy tym jesteśmy, to co padło też dzisiaj na konferencji prasowej, to, że te ostatnie lata rzeczywiście przyzwyczaiły nas do takiego stałego wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, do takiego szybkiego tempa doganiania Zachodu. I tu ekonomiści mówią, uwaga, bo będziemy trochę hamować. To szybkie tempo wygląda na to, że trzeba przyzwyczaić się do tego, że będziemy trochę zwalniać z tym doganianiem. To wszystko zależy, panie profesorze, panie redaktorze, w ekonomii nie jest tak łatwo. Jeżeli rzeczywiście rozwój gospodarki będzie tylko i wyłącznie, czy głównie oparty na konsumpcji, a teraz konsumpcja dominuje, to rzeczywiście to tempo zacznie spowalniać. Natomiast jeżeli rozwój gospodarki będzie również oparty na inwestycjach, to tempo wcale aż tak nie spowolni, a myślę, że cały czas będziemy doganiać stare kraje Unii Europejskiej. Z tymi inwestycjami się poprawiło, ale poprawiło się dlatego, że dużo środków finansowych przeznaczamy na inwestujemy w sektor obronny i to jest konieczność i wiadomo, że tak musi być. Duża nadzieja wiąże się z KPO, bo część środków z KPO
rzeczywiście zostanie przeznaczone na inwestycje i da rozwój inwestycjom publicznym, ale także inwestycjom prywatnym. Tu dwa warunki jeszcze muszą być spełnione. Pierwszy warunek, no to cały czas przedsiębiorstwa działają w sytuacji niepewności. A wiadomo, że w sytuacji niepewności niechętnie inwestują. Więc tutaj jednak powinniśmy dać przedsiębiorstwom pewne takie bezpieczne uwarunkowania działalności, chociażby jeżeli chodzi o uwarunkowania prawne, bo wielu właścicieli przedsiębiorstw mówi, że wiedzą, że trzeba płacić podatki, że chcą płacić podatki, tylko chcą wiedzieć, jakie te zasady podatkowe powinny być. To jest oczywiście jeden tylko z przykładów. O tą przewidywalność regulacyjną przedsiębiorcy apelują, no, można byłoby powiedzieć, od wielu lat i co roku słyszymy, że no, zobaczymy, jest szansa, że coś się zmieni, zwłaszcza, że forum ekonomiczne co roku odbywa się na początku września i to jest moment, kiedy pojawia się projekt budżetu na kolejny rok, a w związku z tym również projekt pewnych zmian istotnych dla przedsiębiorców. Nie ma pan profesor takiego wrażenia, że polscy przedsiębiorcy chcieliby już po prostu trochę odpocząć od tych ciągłych wyzwań? Pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja. Rzeczywiście nazbierało się tego w ostatnich latach dosyć sporo i to chyba widać też w wynikach badań. Tak, oczywiście to, co powiedziałem, przedsiębiorstwa oczekują pewnej stabilności. Oczywiście nie na wszystkie czynniki mamy wpływ, bo chociażby pandemia nikt nie był w stanie przewidzieć. Praktycznie wojny w Ukrainie też nikt nie chciałby przewidzieć. Ale co jest jeszcze ważniejsze? Chciałbym zwrócić uwagę, że te środki KPO w dużej mierze mają być przeznaczone na stabilizację gospodarki, żeby właśnie gospodarka w przyszłości była bardziej odporna na kryzysy, bo te kryzysy będą nadchodzić i my nie zdajemy sobie sprawy, jakie to mogą być kryzysy. Natomiast ważne jest, żeby zbudować taką gospodarkę, żeby właśnie ta gospodarka była bardziej odporna na sytuacje kryzysowe. Jak mantra wraca taki no, gospodarczy, ale geopolityczny projekt Północ-Południe. To wybrzmiało dzisiaj na Forum Europy Karpat w wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, musimy walczyć o zbudowanie właśnie infrastruktury, ale zbudowanie też całej osi geopolitycznej na linii północ-południe, to Trójmorze, to Międzymorze, ale też właśnie Europa Karpat, bo to jest w poprzek interesom Rosji, a w związku z tym również działa w pewnym kontekście obronnym, defensywnym dla Polski. Myśli pan, że uda się przekonać Europę do tego, żeby trochę zmienić te kierunki rozwojowe? Powiem tak, musimy podejmować wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby ta straszliwa wojna w Ukrainie jak najszybciej się skończyła, czyli oczywiście związane z osłabieniem Rosji. I tutaj ja uważam, że dobrze się dzieje, że wszyscy, całe społeczeństwo, też osoby, które odpowiadają, rząd, opozycja stara się mówić jednym głosem. W zasadzie to jest chyba jeden obszar, gdzie mówione jest tym jednym głosem, bo rzeczywiście najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo Europy i także bezpieczeństwo świata.
I bezpieczeństwo Ukrainy, i bezpieczeństwo to, żeby Ukraina oczywiście była rzeczywiście krajem, który będzie przecież w najbliższych latach po wojnie potrzebował mocnego wsparcia, a to może stać się też dużym impulsem rozwojowym dla polskich przedsiębiorstw. I tutaj bardzo ważny temat poruszył pan redaktor, a mianowicie, że mamy przed sobą dwa poważne zadania do zrealizowania. Po pierwsze, pomoc Ukrainie w odbudowie po zakończeniu wojny, ale do tego już musimy się przygotowywać. A po drugie, pomoc w wprowadzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. I tak jak nam pomaga na te 20 kilka lat temu, żebyśmy znaleźli się w Unii Europejskiej, tak samo Ukrainie powinniśmy pomóc, żeby oni się znaleźli w Unii Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie powinniśmy przygotować gospodarki krajów Unii Europejskiej do tego, że za kilka lat, lepiej wcześniej niż później, do Unii Europejskiej wejdzie Ukraina i będzie gospodarka Ukrainy uczestniczyć w tym, można powiedzieć, torcie. To potężna gospodarka, choćby rolnictwo, z którym już w tej chwili, czy transport, z którym już w tej chwili poniekąd konkurujemy i regulacyjnie to układamy. Panie profesorze, to wracając jeszcze do Karpacza, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Strefa Szkoły Głównej Handlowej to jest taki element tutaj w Karpaczu, który przyciąga też dużą uwagę. To są debaty, spotkania, dyskusje bardziej i mniej formalne pod logiem Szkoły Głównej Handlowej. Co ciekawego będzie się działo w tej strefie w ciągu najbliższych trzech dni? W tym roku, panie redaktorze, naprawdę cała strefa cały dzień żyje. Od godziny 10 rano do godziny 24, ponieważ wieczorem strefę SGH oddajemy w ręce młodych. To jest tak zwana strefa młodych, gdzie studenci i doktoranci organizują swoje debaty. I naprawdę te debaty stoją na bardzo wysokim poziomie. Pytałem o to, bo przyznaję, że zaskoczyło mnie, jak zobaczyłem w programie debata w strefie SGH 22:15 i pomyślałem sobie, to pewnie błąd. Jak się okazuje, nie, jak Państwo słyszycie, strefa Szkoły Głównej Handlowej na 33. Forum Ekonomicznym w Karpaczu żyje właściwie całą dobę. Całą dobę. Bardzo serdecznie dziękuję. Rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, był moim i Państwa gościem, a my relacjonujemy na bieżąco to, co dzieje się tutaj w Karpaczu. Zapraszam do oglądania kolejnych rozmów, kolejnych wywiadów i kolejnych relacji z 33. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Patrzę.